Pytanie numer jeden, kategoria Mistrzowie Łotwy. Wymień przynajmniej trzech Polaków. Trzech Polaków, którzy byli mistrzami Łotwy. Robert Mikołajczyk. Sławek Dudek może był? Sławek Dudek i Marcin Jędrzejewski. Zgadza się. Okej, okay, a ilu jeszcze było? Adam Skórnicki, Adam Skórnicki i Andrzej Korolew, który ma polskie obywatelstwo od 96. No, dobrze, punkt dla Korościeli. Pytanie numer dwa, kategoria kim jestem? I to jest zagadka od naszego widza, pana Jerzego. O, znamy go. Jestem Duńczykiem. Byłem członkiem słynnego gangu Olsena. Dzięki temu mogę się poszczycić wieloma złotymi medalami drużynowych mistrzostw świata. W Polsce reprezentowałem dwa kluby. Z drugim zdobyłem swój pierwszy medal drużynowych mistrzostw Polski, który dla tego klubu był jednocześnie pierwszym... Hans Nielsen. Nie. Nie. Doczytuję. Tak. Który dla tego klubu był jednocześnie pierwszym złotym medalem w tych rozgrywkach. Karierę zakończyłem w 97 roku, a mój największy sukces to brąz indywidualnych mistrzostw świata. Tomi Knudsen. Zgadza się. Tak, ale by wyglądało trochę na Nielsena. No, zmienił was pan Jerzy. Dobrze, dobra robota pana Jerzego. Pytanie numer 3, kategoria żółte kartki. We wczorajszym meczu w Grudziądzu Gleb Czugunow został ukarany żółtą kartką. Jest jeszcze trzech zawodników, którzy dostali żółte kartki w tym roku. W tym sezonie? No. KK, niedawno. Ale ty wiesz, że jak kończy się pytanie. A my też przerwaliśmy jej pierwszy w stanie Łotwy. Pludra przecież dostał. Za Holdera, tak. I Damian Ratajczak, nie pamiętam za co. Zgadza się. Sytuacja z Wiktorem Jasińskim. Trzeba było wymienić dwóch, także brawo. Punkt dla Kuźbi Kolorków. Nie wiem, powiedziałbym, że Walasek i upierał się, że to było w Ekstralidze. To była czerwona kartka. Panowie, gotowi? Pytanie numer 4, kategoria dobra. Kultura. O nie, nie mamy szansę. Wszystko, dawaj piąte. To jest paradoksalnie dość łatwe pytanie. No. Pomarańczowe, czerwone i żółte i biały środek, żółty, różowy, lawendowy to przykłady dwóch dzieł wielkiego artysty. Co? Rodko. Jak on miał na imię? Marko Rodko. Marko Rodko. No. Hej! Tak, oczywiście. Ale o co chodzi? Dzieło wielkiego artysty, który podobnie jak Andrzej urodził się w Daugavpils. Jak nazywał się ten malarz? Bywało się w Daugavpils. Pomogłeś im, ale uznałabyś też nazwisko, nie? Uznałabym, tak. Ale nie pomagaj im następnym razem. Dwa. Ale myślałem, że zaliczy, nie? On jest z Marzlikiem, a ty uciekasz, rozumiesz? Już nie uciekasz, bo jest 2-2. Już jest obok. Chciałem płot. Dałeś płot. Dobrze, panowie, pytanie numer 5. Kategoria licytacje. A to już nie wciskamy teraz. Nie wciskacie, tak. Ilu zawodników, których imię rozpoczyna się na samogłoskę i którzy wystąpili w przynajmniej jednym biegu w tym sezonie w PGE, jesteście w stanie wymienić? Samogłoska. Słucham. Czekaj, ja propozycję zapiszcie sobie. Tylko imię się zaczyna. Imię zaczyna się... A, O, U, I, E. I, Y. Na Y tak, może być trudne. Musi się imię zaczynać na tak jak twoje, Andrzej. Tak, tak. I teraz jest pytanie, ilu takich jesteś w stanie wymienić, którzy w tym sezonie pojechali przynajmniej jeden bieg w Ekstralidze? Tak, słucham propozycji. My wymienimy jednego. Dwóch. To my trzech. Daj mi to. Ty się licytujesz. No czekaj, wymienimy czterech? Tak. Czterech. Czterech? Wymienimy pięciu czy nie? Czekaj. No chyba wymienimy. Pięciu. Mhm. Dawaj. Ile mówiliście? Pięciu? Pięciu. Czas się kończy? Tak. Czyli nie mam szóstego. Mhm. Wymieniacie pięciu? Ja też nie. Dobra. Wymieniamy pięciu. Mhm. Wymieniamy pięciu. Andrzej Lebiediew. Tak. Adrian Miedziński. Tak. Oskar Paluch. Oskar Pfeiffer. Nie, to nie są głoska. Nie. A ty, ja myślałem, że ten... Jeszcze jeden, czekaj. Oskar Churysz, nie wiem, czy pojechał w jakimś biegu, czy nie. Pojechał, pewnie. Oskar Churysz. Nie pojechał. W PGE Ekstralidze. Jak nie pojechał? W Częstochowie? Nie pojechał. Jak nie pojechał? Upadł ostatni w tym, w Toruniu. Przecież jechał bieg. Ale to nie Churysz, bo Churysz został wypożyczony do Poznania jakoś szybko, bez jazdy. A kto to było? Podobne nazwisko. Czekaj, zaraz klepniemy to. Już za
późno. Musicie wymienić przynajmniej jednego zawodnika. To, co oni plus Antivolas. Zgadza się, tak. Ale Emil Sajfudinow, Artiom Łaguta. O, Rami! Czujesz? My tu sięgamy. Polska na palucha. Ale jaja. Dobrze, jedziemy dalej. Kategoria... Zmarzlik nas minął. Pytanie... Teraz długa, prosta i walimy w kredę, rozumiesz? Pytanie numer 6. Kategoria Andrzej Lebiediew. O, będzie o tobie. W 2017 roku Andrzej zdobył tytuł... Nie dokończy pytania. Ale to o mnie pytanie, no to przecież będę wiedział, nie? Ale już nie dokończyć teraz. Tak? Zdobył tytuł mistrza Europy. Mistrza Europy, tak. No. Wiesz, jakie może być pytanie? Kto jeszcze stał na podium wtedy mistrza Europy? Tam był Milik drugi, tak? Nie, Artiom Łaguta był drugi, Milik trzeci. To jest nasza odpowiedź? Bo pytania nie doczytamy. Ona już nie doczyta pytania, bo przerwaliśmy. Aha, tak? No. Kurczę. Teraz musimy się zastanowić, co mogło się pojawić w jej głowie dotyczące sezonu 2017. Mi się wydaje, że mogło czas, chodzić panowie. O te dwa... Dobra, Lebiediew, Łaguta, Milik. Zgadza się, tak. Jest! Takie było pytanie? Tak. Kto zdobył srebro i brąz? Dobrze, no pytanie numer... No i wszedłeś pod tego zmarznika i teraz tak. Wiesz go do potu, rozumiesz? 3-3, idziecie dzisiaj normalnie łeb w łeb. Dobrze. Pytanie numer 7. Kategoria Grand Prix Łotwy. Który z zawodników najczęściej wygrywał? Nie mów nic, nic. Ja wiem, co to jest. Już wiem. To nie, ale nie mów. Już jesteśmy na równych, wiesz? Wchodzimy w łuk. I wypychamy go? Jesteśmy, wiesz, tu. Tu. I już jest na deflektorze. Już jest na... Ale on to się może zerwać, wiesz? Ale ja jeszcze nie zerwę. Nie zerwie się? Nie, załapię się. Potem parę czas się było, kończy? Potem nie było i potem znowu. Czas. Dobra, dawaj. Niki Pedersen. Nie. Gdzie, kurczę? W ogóle nie wygrywałbym na Łotwie. On w ogóle nigdy nie był na Łotwie. Greg Hancock. Był tak, w pewnym kasynie. Kto to? Greg Hancock. 2006, 2009, 2013. Dobra, i teraz musimy go oszprycować. Tak? Nie, teraz już, wiesz, prostujmy jak najszybciej. Wspaniałą macie strategię na ten bieg. Dobrze, dawaj. Pytanie numer 8, kategoria Królowie Bonusów. Wymień trzech zawodników. Którzy mają najwięcej bonusów w Ekstralidze. Tak mi się wydaje. Fredrik Lindgren. Na pewno ma najwięcej. No, Fredrik Lindgren słyszałem, no. Na ostatniej transmisji w Lublinie, że ma Lindgren najwięcej. Lindgren mógł mieć Jack Holder, może mieć? Znaczy, ja wiem. Dawaj, co? Ja mam Lindgren, a ty tych dwóch musisz. Taj Wolfinden? Wolfinden? No i Bewley? Nie. Nie? Lindgren, Wolfinden i Holder, tak? Nie. Czas nie, się nie, 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 czekaj. Lindgren, Wolfinden i trzeci kto? I trzeci. Czas się kończy. Oscar Pfeiffer. Ostatnio. Dobrze! Tak! Naprawdę? Lindgren, Pfeiffer i Wolfinden. Skąd wiedziałeś? No, patrzyłem wyniki meczu, nie? Ale ty jesteś kozak, wiesz? Spokojnie, Kuźnik, w gorącym ziemniaku się odbijemy. O, na pewno! Dobrze. Patera. Które jest pytanie? Pytanie numer 9. Kategoria Żużel w Eleven. W najbliższy piątek na antenie Eleven pokażemy dwa spotkania. Celfast Wilki Krosno Platinum Motor Lublin oraz Fogołunia Leszno z Oleż GKM Grudziądz. Jakimi wynikami zakończyły się pierwsze Pamiętasz? Nie mów, bo oni wcisnęli. Niech się męczą. A jaki mecze? Wasz z Lublinem, jaki był wynik? Jak jest ten Leszno Grudziądz? To na pewno tak, tego nie jestem pewien. A co, Leszno Grudziądz? A masz coś lepszego? Leszno Grudziądz jest mniej? Nie. No tak. No, dobra, nie, dajmy nie to. Bo wtedy ten. Nie. Maciek miał wtedy challenge, pamiętasz? Tak, wtedy było. Tak, masz rację. Dobra, Grudziądz, Leszno 40-50 i Lublin, Krosno 56-34. Zgadza się. Dobrze. Wszystko się zgadza, panowie. Jedziemy dalej. Pytanie numer 10. Kategoria rok 1994. W 1994 roku, tak, urodził się Andrzej Lebiediew. Mistrzem świata został Tony Rickardson, a drużynowym mistrzem Polski WTS Wrocław. Kto był najlepszym zawodnikiem? Czekaj, nie mów, nie widzisz, że oni przerwali. No nie, był jednodniowy finał indywidualnych mistrzostw świata. Tak. Czyli wydaje mi się, że pytanie dotyczy finału drużynowych mistrzostw świata. Nie. Najlepszym zawodnikiem finału drużynowych mistrzostw świata? Nie. Może w polskiej lidze po prostu. W polskiej lidze? No. Tomasz no wtedy Tomasz Golob. Tomasz Golob? Ale tak, to był najlepszym zawodnikiem DMP w tymże sezonie. Kto był z najlepszym zawodnikiem w 94 drużynowych mistrzostw Polski? Tomasz Golob? A to było we Wrocławiu, nie? Nie, ale DMP drużynowych mistrzostw Polski. Czy w lidze? Kto miał najwyższą średnią w lidze?
Ale 9-4? Tak, 9-4. Nie, gol. A wtedy nie Hans Nielsen zdebiutował? Hans Nielsen debiutował wcześniej, ale to mógł być Hans Nielsen. Hans Nielsen. Per Jonsson. Kurczę. Nie ma punktów. Per Jonsson 9-4 to był ten sezon, kiedy on się roztrzaskał. No, najwyższa średnia. Przed roztrzaskaniem musiał mieć najwyższą. No. A nie wpadłem. Też bym nie wpadł. A drugi, gdybym miał strzelać, powiedziałbym, że golob. Pytanie numer 11. To jest ten ziemniak? Podwójnie punktowany. Nie daj tak. Pojedynczo, Anitko. Po co budować bezsensu emocje? Wymień drużynowych. Nie, nie wciskamy teraz. Mistrzów Polski. W kolejności od najmłodszych do najstarszych wymieniacie na zmianę. Ale jeszcze raz, jeszcze raz. Drużynowi mistrzowie Polski. Od najmłodszych, czyli od sezonu 2022. Aha, i jedziemy... a że od najbardziej ostatnich? Od najmłodszych, tak. Okay. Od sezonu... 2022. Tak, 20. Tak na zmianę. Drużynowych mistrzów Polski. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobra, dobra, dobra. Oni pierwsi? Tak. 2022, Motor Lublin. Mm. 21, Sparta Wrocław. Mm-hmm. 20, Leszno. 19, Leszno. Mm-hmm. 18, Leszno. 17, Leszno. Mm-hmm. 16, Stal Gorzów. Mm-hmm. 15, Leszno. Mm-hmm. 14, Stal Gorzów. 13, Falubas. Mm-hmm. 12, Unia Tarnów. 11, Falubas. 10, Unia Leszno. 9, Falubas. 8, Apator Toruń. 7, Leszno. 6, Sparta Wrocław. 5, Tarnów. 4, mm-hmm. Tarnów. 3, Częstochowa. 2, Bydgoszcz. 1, Bydgoszcz. Mm-mm. Toruń! Jest! Kurczę, i gdzie ty śpieszysz? Mamy to! To wiesz, pojechałeś ze mną jakoś nie parowo, powiem ci. Ale w ogóle cię, nie patrzę na ciebie. Andrzej tak ci pomagał przez cały quiz. Wstydź się. Gratulacje, pan pojechał, wiesz, jak wiesz, poczekałby trochę, nie? A tak minęli nas dwóch, nie? No. Ani sobie, ani innym, nie? Tak ty z Krzychem Kasprakiem jechałeś, nie? W Krośnie. On jechał pierwszy, ty za nim nie posunął się i cię strzelił Mikkelsen. Nie, tu nas dwóch opieprzyli. Tam jakoś tak, wiesz, jeszcze tylko Mio wyprzedzili, a tu nas dwóch, wiesz? Po płoci tak. Teraz powinieneś podjechać i strzelić mi w kask, tak? Jakoś się tam może dogadamy, nie? Ale, odstąpić ale, ale powiem ci, że więcej z tobą by nie chciał grać. Ej, to jest to, wiedział, nie dziwię ci się w ogóle. Ej, a wiedziałbyś, kto w 2-1 był mistrzem? Tak. To czemu nie mówiłeś? No, bo nie dałeś tak, mu dojść bo do tak szedłeś, jak wiedziałeś, że zastanawiasz się, nie? No. Powiedziałbyś... O. Jakbyś, mogłem zagadać, tak, no, kurde, mógłbyś zagadać. Dobrze. Ale tak na wariata. Jeszcze raz dawaj. Na wariata szedłeś, nie? Na wariata trochę, nie? No.